Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem oczywiście Szczypson, a ze mną jest Neon i Davey. Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem, co będziemy robić, ale to się wszystko okaże zawsze spontan na maksa. Oczywiście wbijajcie do Neona na kanał, ponieważ u Neona już w tym momencie jest... co jest? O kurde, Enderman. Piosenka! Przecież jak się wystraszyłem. Ej, bo tu latają tak fest. Latają tak fest. Ej, ale ich tu dużo jest, co jest grane? Co tu robią Endermany? Co jest grane? Ale ich... Jaki atak! Trzeba weź ich bij. Zabić. Co jest, jak one latają? Tylko też, że ciosy im trzeba sprzedać. A to jest dzień jeszcze, jak będzie noc, to już w ogóle będzie dramat. Masakra! Ale co, nie są przepotężni. Jaki dźwięk straszny. Koniecznie, słuchajcie, zostawiajcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Kto tu zbudował taki totem nieśmiertelności? Potwór. Potwór? A, one są takie... Kurde, patrz, jak się wkurzył na mnie! Dobrze, że mamy diamentowe rzeczy, bo tak to by było, byłoby po nas, ale głośno jest strasznie! Strasznie jest głośno! Ła, moje uszy bolą! Ja muszę ściszyć lekko Minecrafta! Bo to jest mam wrażenie, że na księżycu wrzeszczą głośniej niż te na ziemi. No, ej, chłopaki, patrzcie, co mam, chłopaki! To są kosmici, patrzcie. Chyba, co? Perła! O, ja nie mam żadnej perły. Gdzie ty poleciałeś? Nie! Gdzie ja poleciałem? Poleciał daleko, dobra. O, ale dobra, pokonaliśmy ich w jakimś stopniu. Jest dobrze, jest dobrze. Jaki atak to był? No, strasznie, strasznie. Słuchajcie, macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę, ponieważ łapki w górę są mega ważne. Uwaga, daję, odliczam. 3, 2, 1, 0. Koniecznie pochwalcie się w komentarzu, kto zostawił łapkę w górę. No, 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 dawaj. Jak mam zostawić łapkę w górę teraz 3 sekundy, jak nie ma twojego filmu jeszcze? No, ty musisz to zrobić później, ale już wiesz, że jest taki challenge, więc może być przygotowany od początku odcinka, nie? Chyba o to kurde, chodzi, znowu tu jest, jaki atak totalny, ja nie mogę. Zaraz będzie noc, to już w ogóle będzie dramat. Ja bym się przygotował do tego. Ale cię goni, Davey! Walgo! Dobra, walę go na sulwę, chodź tu! Dobrze, ten go siekierą wali, dobry jest. Dobra, idę się przygotować bardziej do tego. Kurczę, tu jest znowu. Ej, one wychodzą chyba z tego tunelu. Z kopalni. Zamorujmy ten tunel. Zamorujmy. Ile tam ich jest? Czekajcie. A ja się tam w sumie do bedrocka dokopałem, więc możliwe, że tam coś jest. Może one spod ziemi wychodzą. Jak się drom znowu. Dobra, ja to zakopam. Zamurujcie to. Dobrze, cegłami. Jakie one są głośne. Masakra. Dobra, ja ej, mam perłę też. Masz perłę. Patrzcie, ej, w ogóle pokażę wam, bo nie pokazywałem tego. Zbudowałem sobie pokój. Troszkę rozbudowałem sobie tutaj co nieco. Tutaj jest tajny kod, który jeżeli chcecie wiedzieć, skąd się wziął, to wbijecie do Dave'a na kanał, ponieważ u Dave'ika jest pokazane, skąd się wziął ten kodzik. Dobra, chłopaki. Zaraz będzie noc. Cześć, jest niedobrze, dobra. Jest niedobrze. Chłopaki! Jesteście gotowi? Ej, weźcie sobie lawę do ręki, może jak będziemy podpalać też ten... tych cwaniaków, to będzie, wiecie, będzie ciężej. Chłopaki, bo się robi ciemno, chłopaki! O kurde, ale się noc zrobiła. O, chłopaki! Ale masakra! Ej, jest noc. Chłopaki, zaraz będzie... Ale dobra, ich nie ma, ale może zaraz będzie... Przeczuwam w powietrzu coś złego, o nie, pierwsze chłopaki się pojawiają! O nie, widzę, jest typ tam na górze. A do ataku! Od razu atakujemy, czy czekamy? Ej, jest kolejny! Ty tam jesteś! Ej, jest kolejny! Joci, ich respi nagle dużo! Dobra, ja lecę na nich, to jest atak Endermanów na nas. Chłopaki! Chłopaki! Patrzcie! Co się stało, chłopaku? Pod naszym domkiem! Co ty gadasz, tam też jest? Ej, faktycznie! O, oni zabierają bloki! On kradnie bloki nam! To ile ich jest tu? Jo, dramat! A ich jest tu za dużo! Znowu się drum, tak masakra! Jaki atak w ogóle, co ile ich jest? Tam na górze są też. Pa, biegnie, tu znowu. Kolejny biegnie. Musimy uchronić naszą bazę przed upadkiem. Ale nam pozabierali. Udało się. Ja spróbuję lawą podpalić któregoś. Dobra. Patrzcie, tu idę pod jednego, tak podchodzę pod niego, uwaga. Dobrze, podpaliłem go. Dobrze, teraz się pali, będzie go lepiej widać. Podpalajcie ich tak. Szkoda, że nie mam na mieczu podpalania, to by było lepiej. Łatwiej. Pa, jak się kopci. Dałeś dobra, go? Dobra, jest. Ej, jak one się drą strasznie, to jest okropne. Masakra, wow, jak to boli łóżko. To jest. Ja już ciszyłem lekko, ale to nadal jest głośne. Ej, ale to jest atak okropnie mocny. Ej, dobra, idę tych na górze rozwalić. To są jacyś kosmici na 100%. Ile ich tu jest? Ile ich tu jest na górze? O kurde. Co? Ja co do jest ciekawe, grane? To nie idę. Oła, bije mnie znowu kolejny. Ja, chłopacy, nie chcę toczyć takie walki. Bo powinniśmy chyba bunkier zbudować. Jej, ale mnie atakują teraz. Ej, przepotężnie jest źle. Chłopaki, zbudujmy bunkier może, co? Trzeba się cofnąć. Nie, bo ja zginę za niedługo. Muszę, podpalam. Podpalam go. A nie, sam się podpaliłem! Ała! Mnie też przy okazji. Ała! Nie, zginę!
Nie, nie. Uciekaj! Ty ja perło! Ta walka z kosmitami! Ty perło, to ty jeszcze ci życie zabiera, stary, nie? Lepiej się... Jedno serduszko! Spoko, spoko. Ja się chowam od razu, ja się chowam od razu, mam półtorej serca mam. Schodzę tu na dół, do enchantu. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie żaden. Chłopaki, chodźcie, trzeba bunkier zbudować. Macie pomysł, gdzie bunkier można zbudować? Chłopaki! Zapam się! Macie, ej, zginąłem! Dobra, gdzie bunkier budujemy? Bo tutaj nie, bo tu jest zbyt duże ryzyko. O! Tu jesteście! Trzeba znaleźć dobre miejsce na bunkier. Słuchajcie, bunkier. Ej, a może zbudujemy pod beaconem bunkier, co? Tutaj zrobimy dawa takie wejście pod... Przez to, o tutaj, takie. Dobra. I tu i tutaj bunkier w dół. Ja was osłaniam. Dobra, ja tutaj kopię bunkier. Potrzebuję światło. Lecą, patrz, leci po nas. Nie, leci tu kolejny. I drabinki, zrzućcie mi tutaj drabinki. Nie mam światła też, jest ciemno totalnie. Na razie. Widzę, że to hodujemy. Trzeba nas powstrzymać. Rozświetlę sobie tu na razie lawą. Ej, ta glina nie opada? Nie. O kurczę, ale fajnie, myślę, że to działa jak piasek. Chcieli nas powstrzymać, bo widzieli, że budujemy bunkier. Masakra. Trzymaj drabinę, kolego. No, rzuć. Dzięka. Chcesz jeszcze pochodnie? Tak, pochodnie będą potrzebne bardzo. Dobra, buduję tu bunkier. Czekaj, idę, wyjdę z tą drabiną tutaj. Trzymaj, patrzcie, kolego. Trzy kolejne lecą. A! Chodźcie tu do bunkra. Bo... O, dobra, dzięki za pochodnie. Dobra, to już mogę zabrać lawę w sumie. Dobra, daję sobie tak. Ej, dobra, idę wam to pomóc, bo widzę, że się bijecie ostro. Bunkier. No, tutaj widzę, że ostro wali na mordę ich. Bunkier. Dobrze, pokonani. Dobra, mam trzy perły. Ej, w sumie to jest... Ja 6. To jest dobrze. Dobra, rozbudujmy ten bunkier. Bunkier. Dobra, słuchajcie, właśnie, przypomniałem sobie o tym, że to mam powiedzieć, bo zapomniałem. Wbijajcie na Twitcha, ponieważ tam streamuję sobie codziennie w miarę, jak się udaje. Więc link w opisie, możecie wbić na Twitcha, tam jeżeli ktoś jest zainteresowany streamkami, no to zapraszam. Tak samo Davik też streamuje, więc do niego też można wbić. Zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ tam, no tam takie luźniejsze streamki. Nadciąga challenge z Lola. Tak, nadciąga challenge, 10 dni challenge z Lola. Więc myślę, że warto widzieć. Dobra, ale mamy porządny bunkier, to jest... Czekajcie, oświetlę tu to lepiej, żeby było... O, tutaj widzę, że jeszcze to poszerza. Poczekaj jeszcze chwilkę. Dobra, bunkier jest dosyć spory już, myślę, że to nam wystarczy. Myślę, że powinniśmy tutaj przynieść wszystko, co potrzebujemy, żeby tutaj przeżyć w razie czego. Jak ten Enderman? Dalej ich jest mnóstwo. Wow, ale się przyciągnął do siebie, jak się zaatakował! Szybko do domku, ewakuacja! O, kolejny! Kolejny, dobra, walę go. Dobra, pokonany. Najgorsze jest to, że one kradną bloki. To jest najgorsze. Mam nadzieję, że nam nie ukradną. I one drewno miał ten jeden, nie? Przed chwilą, czy mi się wydawało. Tak. Więc on mógł nam ukraść coś tutaj z tego, co zbudowaliśmy. Ej, w sumie to bym znalazł miejsce, w którym ukradł. Macie to drewno? Bo on powinien z niego wypaść. Nie mam. Czekajcie, gdzie on to mógł ukraść? Poczekaj, drewno. Już nie, no wszędzie jest. Chyba, że z tego, to temu znalazł. Ale nie, dobra. Może miał glinę, może źle zauważyliśmy. Dobra, może chodźmy spać. Może to minie wtedy to wszystko. I będziemy bezpieczniejsi, ale masakra. Co tu się stało? Tego nie było w poprzednich nocach, a teraz nagle się pojawiły. To masakracja. Prawda. Dobra, jest. Położyłem się do łóżka. Tak, leżymy wszyscy? Dobra, to zaraz wstaniemy. Dobra, jest, staliśmy. Kozacko, dobra. Superancko. Dobra, ja bym poszedł, jeszcze ten bunkier dokończył. Wezmę jakiś crafting. Porobię kilka skrzynek, żebyśmy tam mieli też i piece tam jakieś wstawię też, żebyśmy byli tam po prostu bezpieczniejsi. Dobra, biorę tu z 56 zrobię 7 skrzynek. Dobra, to jeszcze jedną skrzynkę zrobię, żeby było porówno. I piece. Dobra, robię 5 piece na razie, lecę. Ty, one nadal są w dzień też! Co ale to jest za to? Do bunkra, to nic to jest chyba jakiś rodzaj kosmitów, mi się wydaje. Dobra, daję tutaj buduję tak. Piece daję. Może piece dam tu, w tej wnęce, tak. O, tylko 5 mi się udało ich zrobić i skrzynki zrobię tak. Tak? O nie, bo mamy nierówno. Nie, jest okej, jest okej. Może być. I dam jeszcze skrzynki tu. Dobra, mamy co nieco. Myślę, że jesteśmy tu w miarę bezpieczni. Ja bym... No? Dobra, mam... Nie wiem, co z tymi perłami zrobić w sumie. Ej, na co mogą nam się perły przydać tutaj na tym? Ojej, znowu się wkurzył na mnie. Dobra, walę go. Jest.
A nie, prawie. Dobra, a one glinę głównie biorą do łap. No, no, uciekają z naszą glinę. Co jest? Kurczę, jak się dron, masakra! Dajemy coś do tych skrzynek na dole, czy nie? No możemy tam przynieść jakieś... Ja bym tam żarcie jakieś dał, żebyśmy tam mieli jak... Tam, bo ja mam troszkę dużo żarcia, więc dam tam cały chlebek. Dobra, dałem chleba, żeby było tam bezpieczniej. Żebyśmy tam mieli na wszelkie wypadki. Do każdej coś innego trzeba. Tak, ja... Poczekaj, dam też ten drewno dam też tam. I kobla też. W sumie kobla dam razem z drewnem, bo to taki budulec jest. Dam tam szybę, dam tu wszystko, co mam. Takie potrzebne rzeczy, które mogę się przydać. I do jednej ze skrzynek dam perły, żeby tam też były. Schowam, żeby nie stracić tego wszystkiego. Mam pomysł, zrobię Dobre. Też jeszcze taką fosę wokół tego. Taką z lawy, żeby nie mogli tutaj wejść. Ale tak, żebyśmy mogli wyjść. Tak, my będziemy mogli, tylko żeby oni nie mogli. Dobra, patrz, robię coś takiego. Poka. Wy będziecie musieli przeskoczyć, ale damy radę, a one może wpadną w to. To jest dobre, nie? Ale to jest ciężki skok. Ciężki? No to patrz, zrobimy tak. Będzie łatwiejszy troszkę. O, ale to jest jeszcze cięższy. Wow, Davik! Wow, wypchnąłem cię. Będzie ci ciężki skok. Nie no, nie jest taki ciężki. Trzeba po prostu sprintem i damy radę. Dobra, jesteśmy gotowi. Przeżyliśmy w sumie tak naprawdę atak tych Endermanów, więc jesteśmy kozakami największymi. Ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Zapraszam do chłopaków na kanały, tam oczywiście również odcinki. No i zapraszam przede wszystkim do Neona, ponieważ dzisiaj wrzucił nutę, więc warto do niej wbić. Macie odnośnik do filmu na koniec, znaczy do tego, do nuty na końcu, więc zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa.